Witam wszystkich na kanale Matspot. W dzisiejszym filmie będziemy powtarzać o wielkościach wprost i odwrotnie proporcjonalnych. Zrobimy 3 zadania plus 2 zadania do samodzielnego rozwiązania. Zadanie pierwsze. Czterech robotników może wykonać pewną pracę w ciągu 18 dni. Jak długo trwałoby wykonanie tej pracy, gdyby robotników było 9? Tutaj mamy już przygotowaną tabelkę. Do tej tabelki będziemy sobie wpisywać wielkości, które mamy w zadaniu. Czterech robotników to znaczy, że to będzie ilość robotników. No i jeszcze tutaj jest istotny czas, bo tutaj wykonali pewną pracę w ciągu 18 dni. Uzupełniamy sobie tabelkę. Robotników najpierw było czterech i oni wtedy mogli wykonać pewną pracę w ciągu 18 dni. Pierwsza kolumna uzupełniona. Potem jest, jak długo trwałoby wykonanie tej pracy? Jak długo, czyli czas. Jeśli czegoś nie znamy, dajemy x, gdyby robotników było 9. Robotników teraz jest 9. Zastanówmy się, czy te wielkości są wprost czy odwrotnie proporcjonalne. Jeśli ilość robotników było czterech najpierw wykonywali pewną pracę w ciągu 18 dni. To gdyby nagle ich się zrobiło 9, czyli byłoby ich więcej, ilość robotników by nam się zwiększyła, no to czas wykonania pracy by nam się musiał wtedy zmniejszyć, czyli tutaj czas na pewno się pomniejszy. To co wtedy? Jakie to są wielkości? Do naszego zadania będzie pasować regułka o wielkościach odwrotnie proporcjonalnych, bo te wielkości odwrotnie proporcjonalne to są takie. Jeżeli jedna wielkość rośnie, to druga maleje tyle samo razy. No to właśnie u nas tak jest. Ilość robotników rośnie, to czas nam wtedy zmaleje. Jak rozwiązywać takie zadanie, to nam powie ta druga część regułki, że te wielkości odwrotnie proporcjonalne, to one mają taki sam, czyli stały iloczyn. Czyli jak będziemy mnożyć te wielkości przez siebie w tej kolumnie, gdy pomnożymy 4 razy 18, to nam wyjdzie tyle samo co 9 razy x. No i zrobiło nam się z tego takie równanie. Rozwiązujemy równanie. 4 razy 18 to jest 72. To się równa 9x. No i teraz wystarczy to wszystko podzielić przez 9. I wejdzie, że x będzie równy 72 podzielone na 9, to jest 8. Zatem możemy zapisać odpowiedź. Gdyby robotników było 9, to wykonaliby tą pracę w ciągu 8 dni. Zadanie drugie. Samochód jadąc z pewną prędkością pokonał drogę 210 km w ciągu 3 godzin i 30 minut. Ile czasu potrzebuje ten samochód, aby pokonać drogę 720 km? Znów mam przygotowaną tabelkę, i do tej tabelki, co sobie wpiszemy? Samochód jadąc z pewną prędkością pokonał drogę 210 km, więc na pewno droga nam tutaj będzie potrzebna. Pokonał jakąś drogę w ciągu 3 godzin i 30 minut, więc tutaj na pewno też będzie nam potrzebny czas. No i tutaj musimy sobie ustalić jednostki. Tu musimy pilnować, żeby droga cały czas była w tych samych jednostkach, czyli w tym wypadku to będą kilometry. No a czas sobie będziemy zapisywać pewnie w godzinach. Samochód jedzie z pewną stałą prędkością i najpierw pokonuje drogę 210 km w ciągu 3 godzin i 30 minut. To ja sobie tutaj zamienię to na godziny, to będzie 3,5 godziny. Pytanie jest, ile potrzebuje czasu ten samochód? Nie wiem, jaki ma być czas, daję tutaj x, a ma pokonać drogę 720 km. Jedzie cały czas ze stałą prędkością, więc jakie to będą wielkości? Najpierw drogę 210 km pokonuje w ciągu 3,5 godziny. A teraz ta jego droga, którą ma pokonać, mu się znacznie zwiększa do 720 km i pytanie jest, co będzie z czasem. No to, jeżeli on jedzie ze stałą prędkością, to czas będzie się musiał zwiększyć. Skoro nie przyspieszał jakoś, no to jadąc 210 km w ciągu 3,5 godziny, no to 720 km będzie musiał pokonać w sporo większym czasie niż w ciągu 3,5 godziny. To znaczy, że te wielkości będą wielkościami wprost proporcjonalnymi. A regułka o wielkościach wprost proporcjonalnych mówi, że jeżeli jedna wielkość rośnie, to druga wielkość też rośnie tyle samo razy, to właśnie żeśmy sobie już tutaj wykorzystali i te wielkości mają taki sam iloraz, czyli wynik z dzielenia. Czyli tym razem będziemy sobie dzielić te dwie liczby przez siebie, czyli 210 podzielę przez 3,5 i to mi się będzie równać 720 podzielone przez x. To dzielone przez to równa się to dzielone przez to. No, i też mam równanie, to równanie wymnażam sobie na ukos, czyli 210 mnożę razy x, i to mi wychodzi tyle samo co z tego drugiego ukosa, czyli 3,5 razy 720. Teraz by trzeba było te 3,5 razy 720 pomnożyć, to wychodzi 2520, tak jak sobie tutaj to pomnożyłem, no i teraz dzielę to jeszcze przez 210. Tutaj zera na pewno mi się skrócą, zostaje mi podzielenie 252 przez 21, z tego wychodzi równiutkie 12, zatem też już możemy zapisać odpowiedź do tego zadania. Aby pokonać drogę 720 km, ten samochód potrzebuje 12 godzin. I ostatnie już zadanie trzecie. Duża grupa turystów zmieściła się dokładnie w 18 autokarach. Wszystkie miejsca były zajęte, a każdy autokar może pomieścić taką samą liczbę osób. Gdyby w każdym autokarze było o 8 miejsc więcej, to wszyscy zmieściliby się w 15 autokarach. Ilu było turystów? Przygotowałem już tutaj tabelkę. W tej tabelce jest ilość miejsc w każdym autokarze i ilość autokarów. Te dwie wielkości tutaj będziemy mieć. Duża grupa turystów zmieściła się dokładnie w 18 autokarach, czyli ilość autokarów to jest 18. A ile było miejsc w każdym autokarze, to my teraz nie wiemy. Gdyby w każdym autokarze było o 8 miejsc więcej, czyli ilość miejsc w autokarze by nam się miała zwiększyć, w każdym autokarze mieści się więcej o 8 osób, to wszyscy zmieściliby się w 15 autokarach. Jakie to będą wielkości? Jeżeli wzrasta nam ilość miejsc w autokarze jednym, to wtedy potrzeba mniej autokarów, czyli jedna wielkość rośnie, a druga wielkość maleje. W takim razie to są wielkości odwrotnie, proporcjonalne. A skoro tak, to one mają stały iloczyn, jak pamiętamy z regułki. To znaczy, że jeżeli pomnożymy te dwie rzeczy przez siebie, czyli 18 razy x, to dostaniemy tyle samo, co jakbyśmy pomnożyli 15 razy i tutaj skoro jest dodawanie, to musimy dać to w nawias x plus 8. W tym momencie jest to równanie, równanie rozwiązujemy, czy tak po tej stronie tutaj nam się nic nie dzieje, a po tej stronie 15 musimy pomnożyć najpierw razy x to jest 15x, no i jeszcze trzeba 15 razy 8 pomnożyć, a tu będzie z tego 120. X -y trzeba by było mieć po jednej stronie, zatem te 15x sobie przeniesiemy i znak przy okazji zmienimy, czyli 18x minus 15x, a to się równa 120 x można odjąć, to będzie 3x równa się 120. I po podzieleniu przez 3 dostajemy, że x będzie równy 40. To znaczy, że jeżeli w autokarze najpierw było 40 miejsc w każdym, to wystarczyło 18 autokarów do przewiezienia tych wszystkich naszych turystów. Natomiast, gdyby w każdym autokarze było x plus 8, czyli 40 plus 8, to jest razem 48 miejsc w autokarze, to wtedy autokarów wystarczyłoby tylko 15, o 3 mniej. Dobrze, ale my mamy obliczyć, ilu było turystów. Było 18 autokarów, a w każdym autokarze było 40 osób. Czyli 18 razy 40, to z tego dostaniemy 720. I to będzie nasza odpowiedź na pytanie, ilu było turystów. Więc odpowiadamy, było 720 turystów. No i to tyle jeżeli chodzi o mnie, ja zapraszam jeszcze na zadania do samodzielnego rozwiązania oraz na kolejne filmy na kanale Matspot.